Inwestycje Capital jest jednym z najstarszych polskich funduszy private equity. Jesteśmy notowani na giełdzie od stycznia 2001 roku. Działamy od 1999 roku, zajmujemy się inwestycjami spółki internetowe, spółki technologiczne za pośrednictwem funduszy zarządzanych przez MCI Capital PFI SA. Mamy obecnie blisko 2 miliardy aktywów, blisko 1,5 miliarda sumy bilansowej, blisko 1,3 miliarda kapitału własnych, 15-letnią stopę zwrotu powyżej 20%, robimy rocznie około 0,5 miliarda złotych inwestycji. W zeszłym roku było to 20 projektów inwestycyjnych w całej Europie z przewagą projektów inwestycyjnych w Europie Centralnej i Wschodniej. Był to bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o wyjścia z inwestycji. Myśmy mieli rekordowo kwotę nowych, tak zwanych wyjść z portfela na kwotę blisko 600 milionów złotych, trzy oferty publiczne w ramach spółdzielczego portfela, czyli Wirtualna Polska, PEM i Windel. Cztery sprzedaże prywatne, w tym rekordowa dla nas sprzedaż Invi, na której fundusz rozpoznał blisko 250 milionów złotych zysku. To była spółka zajmująca się działalnością online travel, działająca w Czechach, na Słowacji w głównym stopniu. To był dobry rok, jeżeli chodzi o wyjścia. Pewnie trudniejszy rok, jeżeli chodzi o nowe inwestycje, bo rynki były drogie, tak? Czyli było dużo kapitału na rynku, w związku z tym ceny były relatywnie wysokie. Sądzimy, że to rok będzie znacznie ciekawszy, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Na pewno będziemy aktywni, jeżeli chodzi o inwestycje. Tutaj dużo szans opatrujemy w sytuacji, która się wytworzyła na giełdzie w Polsce. Takim spadku płynności, w związku z tym poszukiwanie długoterminowych, kompetentnych inwestorów i na pewno będziemy chcieli to robić. Na pewno są bardzo ciekawe trendy, jeżeli chodzi o rozwój branży internetowej. Jesteśmy aktywnym inwestorem w e-commerce, chyba najbardziej aktywnym inwestorem e-commerce'owym tutaj działającym w Europie Wschodniej. W tej chwili takim drugim, dużym sektorem, który się pojawia, to jest fintech. Staramy się inwestować w najlepsze projekty europejskie. Także to są takie dwie główne nogi, jeżeli chodzi o te projekty bardziej wzrostowe, które będziemy rozwijać. 2015 rok to był rok, gdzie żeśmy osiągnęli relatywnie dobre wyniki, to 13% stopy zwrotu, 11% stopy zwrotu było bezpośrednio na portfelu, 2% stopy zwrotu zostało uzyskane w postaci buybacku akcji, czyli 13% stopy zwrotu. Liczymy w 2016 na poprawę tego wyniku, myślimy, że portfolio będzie lepiej pracowało, natomiast 13% to jest dobry wynik na tle tego, jakie wyniki realizowały inne fundusze inwestycyjne. Jeżeli chodzi o kapitały własne, to blisko 1,3 miliarda złotych. W tej chwili mamy blisko 450 milionów złotych dostępnej gotówki. Mamy możliwości inwestycyjne do miliarda złotych na ten rok, także szukamy ciekawych możliwości zainwestowania.